Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3, z tej strony Stalekci. Jak zauważyliście, jestem teraz w innym miejscu. Jest to spowodowane tym, że po nagraniem pozbierałem sobie trochę roślinek i również po nagraniem też po prostu pojechałem teraz trochę do przodu, żeby być bliżej naszego celu. Czyli zaraz jasna następnego zdania o nazwie zaginionym akcji. Na szczęście nic z was nie ominęło, chociaż tutaj jest znacznik zapytania. I w sumie może najpierw sobie zrobimy ten znacznik zapytania, jak już to jest. A potem pojedziemy właśnie do Duna. Co to będzie? Kontrabanda. Nie. Kontrabanda. Nie, tak, to zadanie znamy bardzo dobrze. Tym zadaniem właściwie. Tylko właśnie, ja się chyba teraz spakowałem w problemy, bo chyba teraz to tak łatwo nie wyjdę. W ogóle ze złej strony. Wyłaszam tą wodę, teraz mam nadzieję, że to jakoś uda mi się wydostać stąd. No, Geralt, no... Geralt, ej! Geralt, nie rób mi tego! Kurde... Teraz będę musiał jakoś kombinować. Jak się wydostać stąd. Ale lipa. Już na początku taki fail. Dobra, no Geralt, możesz z łaski swojej wyjść stąd? Dobra, ej, to jest głupie, nie mam, bo ja myślę, że on bez skoczu będę spokojnie. Tutaj myślę, że dałby radę. No patrzcie na to! Już prawie byś przeskoczył! Ale on się wrócił, jakie głupie. No skacz tutaj, no Geralt! O ja cię nie, i teraz patrzcie, będę musiał to całe obejść. Daleko zajechałem, no Geralt, wracaj się! Zaraz mi powiedz to. No tak, wyrzuci mnie jeszcze, no oczywiście. No, chyba sobie zartujecie ze mnie. Dobra. Co mam teraz zrobić? Tu utknęłam w tym momencie. No ja pierdzielę, jest taki fail na wstępie. To dopiero po co tego odcinka. Ech, tak. I tutaj pojawiają się wady Wiedźmina 3. No nawet ta gra nie jest pozbawiona wad. Dobra, wracaj się, Geralt. Idziemy w tą stronę. Ta kontrabanda właśnie po drugiej stronie będzie. Dobra, mam nadzieję, że poza tym nie będzie już żadnych problemów dzisiaj z tą grą. No naprawdę, no takie akurat momenty są irytujące. No to chyba jest jakieś utopce? Powinny być? No ale nie ma utopców, no okej. Ja w sumie jest powalcowa nawet z utopcami, bo potrzebuję mózgu utopca, żeby sobie stworzyć jaskółkę. No nie mów, Geralt, że stąd też nie wyjdziesz. No, dobra, wysadzę ostatecznie. Dobra, no ale zbierzmy sobie tą kontrabandę. Ona właśnie powinna być w tych skrzyniach. No patrzcie, znowu gdzieś utknął. Dobra, zbierz mi to wszystko, no ale widzę, że to jest nie koniec. Dobra, no wydaje mi się, że kontrabanda... To są te skrzynie. A właśnie, okej, o te skrzynie chodziło. Dobra, no to już po męczarniach z tym tajnikiem możemy wreszcie wrócić do naszego głównego celu w tym odcinku i wybrać się właśnie na zadanie zaginione fakci. Płotka, jedziemy dalej. Nie opuszczaj mnie i jedziemy. Płotka, nie tak szybko. Jak nie tak szybko, Geralt? Zaraz Płotka to będzie galopować dosłownie. No, obróć się. Obróć się i jedziemy. Jedź, Płotka! Zapieprzaj mi tutaj jak Formuła 1. Dobra, jedziemy do tego Duna całego. No i zrobimy sobie to zadanie w końcu. To będzie zadanie, którym się zajmiemy w tym odcinku, no a później to będziemy myśleć w sumie. Ale to powiem tak, my teraz w kolejnym odcinku wrócimy do fabuły może. W kolejnym odcinku się wybierzemy do niejednego arcyku, a... Jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie to zadanie pomocne. Tam jest kurde, jest jakiś znacznik zapytania na dole. Dobra, najpierw z nim pogadajmy. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz? Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera. No, świetna metoda, żeby uciec przed wojskiem. Ja bym się to zbała na jego miejscu.
Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Jak dobrze zapłacisz, to pomogę. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobra, tak to zrobimy. Spotkaj się z Dunem z pobojowiska, ale najpierw zrobimy sobie te nacnik zapytania. Bo tutaj są rośliki, są. No mogę też zabrać w sumie. Owoc balisy, okej. Okay. No ale grę bym chciał zapisać. Dziękuję. No właśnie, tutaj jeszcze będą... Tutaj chyba właśnie będą utopce. Sezony skarb. O właśnie, są utopce. A to się dobrze składa, są utopce. Witam utopca, o skórę, trzeci poziom. Mam więc takie problemy z nimi, ale dobra, mam nadzieję, że sobie poradzę. Ech, kurde, zapominam, że Wiedźminie 3 silnik ataku wyzywa się P, przyciskiem P, a nie prawą myską. Znaczy, prawym przyciskiem myszy. Więc teraz muszę brać pod uwagę. Kurde, czwarty poziom, a trochę mogę mieć problemów z nimi. A jak teraz muszę uważać na te becki. Kurde, ej, bardzo zginę. Dobra, zaraz zginę, nie jest dobrze! Zaraz umrę. Dobra, wiecie co? Przydałoby się użyć Quena w sumie. Ja na serio, głupi utopce mnie zabiją, naprawdę. Dobra, spróbuję może użyć igni. Tylko muszę teraz uważać, żeby mnie nie trafiły. No właśnie, żeby mnie nie trafiły! No zabiją mnie! Zabiją mnie, no kurde, nie! Nie chcę umierać! Zwalniam to strasznie! Nie! Ej. Kurde, jest ten znak się oczywiście nie naładował, no. Pokaż, co umiesz. O, Geralt, ty lepiej tak nie kozaków chyba za sytuacji. Dobra, zabity utopiec. O, teraz dopiero został pisa tam od utopca. Pal się! Dobrze! Pal się! Dobra, teraz walka. Oto kto żyje, czy ja, czy utopiec. Dobra, na co ci ja psazyłam? O, ale teraz naprawdę było gorąco. No, ale okej, udało się. Co mówię, co, to jest chyba pierwszy raz, gdy zacznę medytować, bo naprawdę mnie teraz poraniły i to dość mocno. Ale dobra, zbierzmy sobie z nich zacy. A co my z tego nie mogę zebrać? No dobra, tutaj są zacy po utopcach. Z was sobie też z chęcią zbiorę, co mogę. Mózg utopca. Okej, to z reszty już nie mogę zebrać, nic. Dobra, ale to jakieś skarby będą. Proszę bardzo, jakieś schematy, również tutaj jakieś buty, schematy. Serc potwora. Dobra, to wiecie co? Jak już udało mi się to zebrać, to w sumie... sprawdźmy ekwipunek, bo... ja też poza nagraniem zebrałem sobie taki welański miec. Zweleniański miec. No ale tam nie rozpoczynałem za tego zadania, tylko po prostu znalazłem jakiegoś trupa i z tego właśnie trupa zebrałem tam miec. I teraz zobaczmy. Stany miecz jest lepszy. Jest lepszy, tylko właśnie jest trochę zepsuty, zdałoby się go naprawić. Tutaj z kolei... Okej, okay, no widzę, że to takie same statystyki. To w sumie może wezmę ten miecz, bo w sumie... Nie no, obydwa te miecze mogą lepszyć trochę. Ale dobra, weźmy sobie ten miecz, bo jest lepszy. Mogę ten miecz ulepszyć. A buty, jakie są buty? Ja mam... To jest plus 5, a ja mam buty 1. Okej, okay, no to te buty zdecydowanie będą lepsze, więc sobie te buty wezmę. Tylko właśnie, no jest kwestia tego, żeby
Te buty oraz... A dobra, tego nie ulepszę w ten sposób, okej. Okay. Jest kwestia również tego, żeby te buty oraz ten miecz właśnie naprawić. No ale zrobić to, jak pójdziemy właśnie do kowala. Okej, okay, to jest tam ewentualnie sprzedamy kowalowi, nie? Temu Williemu sprzedamy te zacy. I w ten sposób trochę zarobimy. Również udało się trochę skamatów zebrać, co też jest spoko. Ale dobra, sobie teraz pozwolę grę zapisać. No i teraz przydałoby się jakoś to dostać w sumie. No i właśnie pójdziemy jeszcze spotkać z tym Doomem. Przy pobojowisku właśnie. Więc powoli w ogóle zbliża się wieczór. Dobra, wezmijmy płotkę. Znaczy będę musiała w końcu sobie ulepszyć, właściwie to stworzyć petardy, bo będę potrzebowała petard, żeby niszczyć własnie gniazda potworów. Mogę albo stworzyć Saruma, albo Kartaca. No chyba Saruma jednak stworzę, bo wydaje mi się, że zapewne stworzę Saruma. Bo jest chwila, jest taka pewna kwestia gniazda potworów. Ja teraz chyba... Właśnie teraz nie mogę niczego stworzyć, ech. Kurde, ale gniazda potworów ja na razie nie zniszczę. To jest taka lipa, że na razie gniazda potworów nie zniszczę, potrzebuję petardy. Albo kto tej petardy nie ma, więc na razie tego nie zrobimy. Będę musiała to ominąć, później jeszcze wrócimy tam. Ale dobra, bo ja bym sobie chciał sobie stworzyć kółkę, bo będę mogła to zrobić. Aha, nie mogę. Okej, teraz muszę z konia zejść najpierw. Dobra, to teraz będę mogła. Alchemia i sobie stworzę ja kółkę, żeby zbyła. Proszę bardzo. Okej, no do kota potrzebuję sędzi wody oraz... krasnoludzkiego spirytusu. A jeśli chodzi o Kartaca, między innymi to patrzę, potrzebuję za letry oraz calcium epicum, no ale to tam... Ja wiem, gdzie to kupić, ale to jest drogie. A to z kolei potrzebuję za letry i jaskółcego ziela, więc myślę, że prędzej właśnie tego seruma stworzę. Nic Kartaca. Więc na Kartaca to teraz myślę, że pora. No ale dobra, chodźmy do tego Dumana. No i zróbmy tego questa. Gdzie on jest? A dobra, tutaj. W ogóle jak teraz muzyka zmieniła na taką bardziej dramatyczną. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy, tym lepiej. No, jest pełna nadzieja, że uda się znaleźć Bestiena, przynajmniej jego ciało, że uda się znaleźć. No, zobaczymy jak będzie. Dobra, ja sobie z chęcią zbiorę te rzeczy tutaj, które są. Jakaś receptura. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Właśnie. Przecież oni tutaj się z Tamercykami biją. Nilfgaardcy, co... Mają kurde rzucać na Redanie. A tutaj się jest cemento z Tamercykami. Dobra, sobie te miece i butelki pozbieram, bo to ewentualnie sprzedam sobie gdzieś. I więcej zarobię. Więc mogę sobie te miece zebrać. Nie wiem, co są zarysy białe, do niczego niepotrzebne. Ale właśnie takie miece się zbiera po to, żeby później je sprzedawać. Kowalom. Pójdę do mojego przyjaciela Williego i te posprzedaję mu. W ten sposób sobie zarobimy więcej pieniędzy. Garrett będzie miał właśnie więcej hajsu. A hajsy są bardzo potrzebne, zwłaszcza na początek. Początek hajs będzie potrzebny. Zwłaszcza w tej pierwszej fazie gry. Hajs się bardzo przyda. No ale ten by topór, a to sobie zbiorę wszystko. Okej, tutaj widzę, nic nie zbiorę. Zresztą będę musiał uważać na te gule. A właśnie, już lecą gule. No witam gule. Moje ulubione potworki w sumie. Nie nadzartuję. Nie spadam za gulami. Ale powiem co, wiecie, kogo ja najbardziej w tej grze nienawidzę? Upiorów. Upiory są przeklęte. Upiory to będzie męczarnia. Nienawidzę upiorów w tej grze. Jak Deslin skokam, nienawidzę upiorów. No, dajcie trafić!
Palcie, dobrze. Jak ich nie podpali, to nie ma zmiłych dla potworów. A właśnie, zapominam o tym z góle. Mogą się to zlecyć w trakcie walki. To teraz muszę brać pod uwagę. Dlatego co za to wolę trochę ryzykować z tymi jatkami. Dobra, zły pomysł na zrzucanie igni w tym momencie. Teraz. A! Kurde, nie rzucę igni jeszcze. To jest największa lipa, gdy chcę rzucić znak, a okazuje się, że jeszcze tego nie mogę zrobić. I to potwór potem wykorzysta i mnie atakuje. Dobra, ten zlikwidowany to jest ciebie. Chyba już igni załatwi, dobra, mieć załatwi jednak. No ale dobra. Góry póki co zlikwidowane, no ale pewnie jest naprawdę będzie ich więcej. Dun, ty się nie pogniewasz, jak sobie teraz zrobię medytację, co? Poczekaj sobie chyba, nie? Nie, poczekaj, dziękuję. Dobra, dawać mi krew gula i ich jady, bo to się teraz może przydać. Z tych toporów to naprawdę będę miał użytek. Jest taki miec też. Sporo na tym zarobi. A ty masz butelkę, bo taka mi się to akurat psyda. Nie będę jej sprzedawać. Topór. Nie no, zazukam każde ciało. W posługiwaniu toporów i miecy. O tego mogę zasukać, a to sprawdzić, zbadać, co to jest bestien. Nie, niepodobny. Echa, no dobra. No, zaraz noc będzie w tym białym sadzie, w sumie to w nocy nie graliśmy. Okej. Okay. Kurde, co tutaj są letry, żebym mogła stworzyć Saruma? Ciągle nic. Będzie w sumie musiała udać do tej zielarki Tomiry, a tą zielarkę sobie odblokuje dopiero wtedy, gdy z Nilfgaardzkami pogadam, więc myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy do Nilfgaardzków. To ten? Nie, syn sąsiadów. Aha, dobra, no to kondolencje dla sąsiada w takim razie. Kondolencje dla sąsiadów, z tego powodu stracili syna. No i co, Huza? Czujesz pana? Ciągle nic. Dobra, my teraz idę poza obszar misji, więc może przydałoby się na fakcie wrócić. No ale tak w sumie to tak poprawdzie to już nic tutaj nie widzę do znalezienia. Nie wiem, czy mamy tutaj jakieś ciało do zbadania. No to chyba dopiero co badałam. Tutaj mogę jedynie tą skrzynię sobie zgarnąć. Sprawdzić, co tu jest. No gdzie to może być? Wiecie co, czasami jest ta gra, ma takie problemy w niektórych momentach, że ja muszę szukać czegoś, co niekoniecznie jest na obsadze poskiwań. Tak czasami bywa, to już zauważyłam. To ten? Nie, syn sąsiadów. Aha, no, kolejny syn sąsiadów. No to kolejny kondolencie posyłam w takim razie. No i co, Huzar? Czujesz pana? Ciągle. Dobra, pójdę trochę dalej, bo wydaje mi się, że... Wróć. No już idę, no kurde, Dunan. Dum, no nie widzę go tutaj. Chciałeś, żeby mnie zażarły te gule? Nie lataj już jak kot z pęcherzem, tylko mi pomóż. No zresztą ci pomagam, no rozglądam się tutaj. Za nim, no ale widzę, że go nie ma. Dajcie mi nowy obszar do poskiwań, może co? Dobra, no musimy tych tarot szukać. Dobra, znowu idę za daleko, zaraz mnie znowu oksycę. Ale dobra, jest to tak w sumie. Dobra, to chodź tutaj, bądź tutaj w sumie jak coś. Jak tutaj w sumie nie jest, to chyba jednak idziemy w dobrą stronę.
A tutaj jest pozostałość po gulą. Jest znowu widać, że jednak ostatecznie tutaj teraz nie ma tego bestiena, nie ma tutaj żadnego tropu. Ale sam sobie za co pozbieram. Niech to trochę wkurzało, to jest to zadanie przez za. Trzeba się rozglądać za tymi ciałami, a też no. Ciało trochę jest i ciężko później znaleźć to odpowiednie ciało. No bo w sumie co, no. Będę kolejne ciało, no ale to już sprawdzałem wcześniej, więc to nie będzie to. Gdzie mam niby je to szukać? No to już chyba też sprawdzałem, więc to też nie będzie to. Kurde. Nie no, wydaje mi się, że chyba gdzieś dalej muszę teraz pójść. No patrzcie, tu nic kompletnie, no, ale to też nic nie ma z drugiej strony. Ja już nie, nie lubię naprawdę takich momentów. No gdzieś to tu musi być na pewno. No. Znowu kurde idę poza strefę poskiwania, ale z drugiej strony... Że tutaj nic nie ma. O, list poległy tylko z Unieza. To może to później przedstam. Kurde, no gdzie to jest? Ja jakby nie znajduję topory, prochy, ale kurde gdzie... Gdzie jest to ciało? Zaraz szkoda, że pewnie ominąłem coś, co było obok mnie dosłownie. Co za tak jest? Ominąłem coś, co jest psy mnie dosłownie? I ja tego oczywiście nie potrafię znaleźć. Nie, tutaj koń. Martwy, bo to mi nic nie da. Ej, no gdzie jest ten... Gdzie jest to ciało, kurde, które ja mam znaleźć? Bo to jest tylko pamiętam, w tym momencie musiałem jakieś takie nadpalone ciało znaleźć, ale... No nigdzie go nie widzę. Tego właśnie nadopalonego ciała. Jedynie tutaj mogę jeszcze zetknąć tych żołnierzy, pozbierać kolejne. Hila? Nie no, wydawało mi się, że tu coś może być, ale nie, to nie to. Nie, dobra, wchodzę tak w kółko, w sumie jest mnie to zaczyna powoli denerwować. Kurde, przecież gdzieś tu musi być tutaj. Chwila, nie no, to był jakiś koń martwy. Kurde, gdzie to jest? Cholerstwo jedne. Chwila. No idę tego twojego brata szukać, no. Kurde, no nic... no już mnie to zaczyna pieniać. Przecież tu nic nie ma! Chciałeś, żeby mnie zażarły te gule? Nie lataj już jak kot z pęcherzem, tylko mi pomóż! A co ja robię cały czas? Co ja robię? No niedaleko, niby niedaleko, a przecież tutaj nic nie ma. Patrz, no jakby mi gra pokazywała, że tutaj mam szukać, ale przecież tu nic nie ma. Co? Zaraz się wkurzę. I... Zaraz szukać sama, bo ja chyba pamiętam, gdzie mam iść. Mniej więcej, ale to kurde... Wiecie, no będzie taki problem z on, będzie tam coś znowu dał, tylko zostałem w tyle. No przecież tu nic nie ma, patrzcie! Chodzę w kółko! Przecież tu nic nie ma! Co mam tu chcę znaleźć? Nie, dobra, ja sam tego dosyć. Brzmi to naprawdę zaczyna wpieniać, a... No patrzcie, jakie dziadostwo to jest.
No co ją tu niby znaleźć? Szukaj tak o zasłonych białym kwiatem. No to szukam. Szukam, już znalazłam wszystkie i że granie chce do przodu ruszyć. Nie no, wiecie co? Za chwilę naprawdę... Nie wiem, to zrobić cięcie, sprawdzić to w internecie. No coś mi się tutaj... Coś tu jest nie tak. Przecież sprawdziłam te wszystkie tarce. No tutaj tarca. Już sprawdzałam to wcześniej. Wiecie co? Ja to piernica. Ja mam inny pomysł, co my zrobimy. Z tego pamiętam, to tutaj właśnie gdzieś będzie zakłacenie do questa. Ja sobie pójdę w głąb tego lasu. Kurde, może to niekoniecznie było tutaj. Nie wiem. Może to jednak faktycznie nie było tutaj. Kurde no! Chciałeś, żeby mnie zażarły te gule? Nie lataj już jak kot z pęcherzem, tylko mi pomóż. A ty może chodź za mną! Ty możesz chodzić za mną! Jak ja idę w tą stronę, to idź za mną, a nie tam siedzisz. No kurde, gdzie to jest? Ej no, bo to już naprawdę nie jest śmiesz, to już mnie wkurza. No tutaj nic nie znajdę, no nic tu nie znajdziemy! Nie rozumiesz tego? Tu nic nie ma. Poza trupami, które już sprawdzaliśmy. Patrzcie, jakie to jest dziadostwo. Kurde, pojedzie 7 minut, nie? Masakra jakaś. Patrzcie, no jest tarca, ale nie mogę tego spadać. Chodź naprawdę za mną, dumu i mnie nie wkurzaj. Co on idzie za mną? Co on was twój idzie za mną? No, idź za mną, dobrze, idź za mną. No bo mi się wydaje, że coś tutaj musimy znaleźć. No przecież dopiero co było za mną! No gdzie idę? No idę tutaj! Chciałeś, żeby mnie zażarły te gule? Nie lataj już jak koc. Hej, gdzie idziesz? Przecież on jest dosłownie za mną, więc czego on chce? Tylko mi pomóż. A ty z łaski swojej chodź za mną. Bo tam, gdzie ty chcesz szukać, niczego nie mam już do znalezienia. Nie, naprawdę, zaraz mnie coś trafi. Chwila, idziemy w głąb tego lasu, bo ja pamiętam, że tutaj gdzieś będzie to miejsce, które mam znaleźć, chyba. Chyba to będzie tutaj, patrzcie. No, jest! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę... Znaleźliśmy go. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko... Żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już, żebra mnie bólą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Myśmy walczyli w tej wielkiej bitwie, kojarzysz? Ja po stronie Temerii, Rosen Nilfgaardu. Kazali nam się nawzajem zabijać. Ale woleliśmy razem uciec. Słuchaj. Ja nie mogę chodzić, a Rosyna czarni powieszą za dezercję. Chuj, to co ja właśnie zrobiłam alternatywne zakłócenie w tym queście? I powiedział mu, że żyje? Nazywa się Dune. Może mieć ze sobą psa Huzara.
proszę. Sami tu strzeli. Wyobraź sobie, że on ciebie szukał, ale ciągle ciebie szukał w złym miejscu, a musiałam sama ciebie poszukać. Zobaczę, co da się zrobić. Ej, no serio, naprawdę. Jak my to teraz rozwiązamy? Powiedz do nowi z jego bradzyje. No, Dum. Że tak powiem, chodziłeś tam w sadzie w kółko, więc sama twojego brata znalazłam. Dobra, no to przynajmniej rozwiązaliśmy tego questa trochę inaczej niż większość to zrobiła. Znalazłem twojego brata, Bastiena. Przeżył bitwę i schował się w zrujnowanej chacie w lesie koło pobojowiska. No widzisz, zrobiła to sama. Byłem pewien, że już go nie zobaczę. O Bogom, niech będą dzięki. I Nilfgaardczykom, a przynajmniej jednemu. Bywaj. Ej, ale serio... Aka, i ten sposób, jak chyba pieniędzy od niego nie dostałem. Dobra, mówić, że trudno. Wrócę, to zrobiliśmy to zadanie. No ja trochę zrobiłem to zadanie w zupełnie inny sposób niż większość, bo większość to właśnie wspólnie z Dumem znalazła tego brata, no a z kolei ja to zrobiła to sama, no ale cała poradz na to. A tutaj było to trucho, które miałem znaleźć. No to wiecie, gdybym znalazł to trucho tutaj, no to byśmy wspólnie z Dumem znaleźli tego brata, tak to zrobiłem to sama, no ale dobra. Grudze udało się tego questa ukończyć. No trochę w alternatywny sposób. Nie zamierzałem to zrobić, ale Grudze udało się to zrobić. Dobra, no to co teraz, kurde, może jeszcze... Znaczy, no tutaj mi się wydaje, że będzie gniazdo potworów, jeśli chodzi o to miejsce. Ja będę potrzebowała tego seruma. No będę musiała tego seruma stworzyć. Weźmy może tutaj jeszcze. W to miejsce. No i będziemy powoli ten odcinek kończyć, bo już mamy 31 minut. Taka trochę lipa wysłała. No co, może nie kończy lipa od razu wysłać z tym zadaniem, bo w sumie udało się to zadanie wykonać. No tyle, trochę w inny sposób. Nie zamierzałem to wykonać i również w zupełnie inny sposób niż zrobiło to większość youtuberów. Bo większość youtuberów to właśnie wspólnie z Dumem tego brata znalazła, a z kolei zrobiłem to sama ostatecznie. Pamiętałem, że on był w tej chacie, no i udało mi się go znaleźć. No dobra, przynajmniej pokazałem wam alternatywne zakończenie tego zadania. Okej, te bandyci będą. No witamy ptamercyków! Was to lubię zabijać. Zaskłatel! Za Jorveta! Za Eiren! No do bogów to ja to za chwilę wyślę. No tych nieprzyjemnych bogów. Za Skatel! Za Jorveta! Dobra, co ciebie zabiję? Hej, jeden z cał z inni go powalił, no i pięknie. O to chodziło. Dobra, wezmę sobie te zecy. A dobra, to chyba było to obozowisko, udało mi się zebrać te zecy, które oni tam mieli. Wiadomo, to pójdzie posprzedaję kowalom i w ten sposób sobie zarobimy pieniądze. W sumie mogę to nawet zrobić teraz może, bo w sumie nic więcej nie planuję robić w tym odcinku. Więc na drugie zapytanie to sobie zostawię na inny odcinek, a jeśli chodzi o zadanie główne, to też sobie zadanie główne zostawię na inny odcinek, więc powiedzmy, że powiedziemy sobie tutaj na rozstaję. I tepniemy się właśnie do Mosta Pracki. Jedź, Podka. No i również wiadomo, poświęcę któryś odcinek na to, żebyśmy też wykonali te pytajniki właśnie, te znaki zapytania. Bo też przydałoby się to zrobić. Dobra, no to tutaj się tepniemy na Most Pracki. I również tutaj będzie ten gościu, którego uratowaliśmy przed gryfem. W ogóle ten Mieckowan. Żeby mi nie robił problemów. No i właśnie tutaj jest ten gość, którego uratowaliśmy przed gryfem. I możemy z nim pogadać. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządnie. No, przynajmniej jedyny normalny człowiek. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo.
No, przynajmniej to jest jedna z niewielu normalnych osób ogólnie we Wiedźminie. Rzucę okiem. Człowiek, który faktycznie ma jakiś stosunek do innych. Dobra, może z tym jednak sprzedawać, to w sumie skorzystam z tego, bo tak wiedza was sprzedaje, no bo wiadomo, są gorsze, więc to niczego mi się nie wstracą. No chyba z jakimś magicznym cudem, który z nich będzie lepszy. Ale w to raczej wątpię. Chociaż widzę, te stamietce nie są jakoś bardzo drogie. Nie, to też sprzedam. Niby jest o jeden... Tutaj o 3% lepszy ten jest. Ale... Nie, teraz to sprzedam, bo... Nie warto tak ten miecz trzymać. Dobra. No i te buty też mu sprzedam, bo są już i dosyć niepotrzebne. A co to jest? Prost na zaciekowackie, okej, no to sobie na pewno zachowam. Dobra. Okej, no to sobie tamtemu kowalowi. William planowałem to sprzedać, no ale żeby też można było sprzedać te rzeczy, no to już to zrobiłam. Te nilfgaardzcy co oczywiście sobie patrolują Biały Sad. Dobra, to może jeszcze pojedziemy do Nilfgaardczyków. Z nami pojedziemy do nich w tym odcinku. Ale już tak porozmawiać z nimi, to sobie porozmawiamy właśnie w kolejnym odcinku. Mogę sobie jeszcze postać ewentualnie postaciach. Lambert. Wiecie co, chwila, zrobię coś innego. Sobie przełożę ten mikrofon i będę czytać do mikrofonu, to może lepiej mój dźwięk łapie. Lambert. Najmłodszy z Wiedźminów z Kermoren. Lambert odznaczał się arogancją i ciętym językiem. Mimo nieco krótszego stazu, nie sposób było jednak odmówić mu profesjonalizmu, którego wielokroć dowodził tekac potwory od powieść po to są. To są? Dobrze wiedzieć. Był pragmatyczny i konkretny aż do zasady, a jego irytujący sposób bycia potrafił rozdrażnić nawet zwykłych do niego wiedźminów. Pomimo tych wszystkich przywar, wiadomym było, że Lambert skoczyłby za swoimi bruchami w głowie. No właśnie, Lambert to jest zajebisty gość. Lubim Lamberta jak najbardziej. Okej, okay, tutaj chyba jest nowy wpis na jego temat. Wpis uaktualniony. Wspomniany przez Geralta jako niegdyś surowy i wymagający nauczyciel Zermielki, Stiegen Led stał się dla młodszych wiedźminów kimś pokroju wspieranego ojca i mentora, służącego zawsze radą i pomocą. Wiosną 1272 roku, gdy zaczyna się nieca historia, Vesemir towarzyszył Geraltowi w poszukiwaniu Yennefer, podróżując razem z nim przez tuto całą wojnę Temerię. No i to jest wydaje mi się, że chyba jest dodany uktalniony wpis na temat Geralta. A nie, dobra, tak nie jest uktalniony wpis, no okej. Dobra, to w sumie chyba póki co wszystkie wpisy mam już obcałone, bo to jest samo Vesemize, Ociri też, OSK również. No dobra, więc to są na razie to wszystkie wpisy, no ale jest na pewno o pozostałych postaciach będziemy jak najbardziej czytać, gdy się kolejne wpisy dodadzą do właśnie Bestarusa, tam Glossarus, to jest Bestarus, a nie Bestarus. Znaczy nie, chwila. Glossarus? Nie, no to się w sumie zalicza do postaci, no okej. Okay. Rozumiem. Ale ogólnie to jest Glossarius. No dobra, to słuchajcie, pojedziemy jeszcze do naszych kumpli z Nilfgaardu. Na kumpli, chyba za dużo powiedziane. No kumple to akurat nie są. Płotka! Czy Płotka znowu utknęła w budynku? Jak to ona? Chyba tak. Ja naprawdę nie mam pytań co do tego konia. Skoda zcepić ryja to sami, jeśli chodzi o Płotkę. No Płotka, weź przyjedź tutaj wreszcie z łaski swojej, no, w końcu. Przejechała na zawołanie, jak miło z jej strony. Dobra, pojedziemy co do Nilfgaardczyków. Nie, naprawdę, jaki lubi klimat tej gry, no to gra jest zajebista, nawet powiem tak co, z tymi lagami nawet. To idzie się i tak przyzwyczaić,
Mam nadzieję, że wy też się w miarę tam przyzwyczajicie. Bo ja to ogólnie mogę grać w tego Wiedźmina. Bo to jest taka zajebista gra, że normalnie nic tylko w nią grać. A chyba też mnie atakuje chyba. Dajcie mi spokój. Ja tak sobie spokojnie pod kom jadę, nie przeszkadzajcie mi. W mojej podróży. Do Nilfgaardu. Jadę do Nilfgaardczyków. Pogadać sobie o mojej kochanej czarodziejce, którą tak kocham, że normalnie... Jest ona mi tak bliska, że normalnie dałabym się za nią wychędozyć. Nie no, żartuję. Bez przesady. A to powiem tak, jakbym miała do tego podejść zarówno emocjonalnie, jak i logicznie, to logicznie wiadomo, że Yennefer i Triss to są lepsze postacie napisane niż takie Wings, ale gdybym miała za którąś z nich dać się poświęcić, no to wiadomo, że dałabym się poświęcić. A co dałabym, co powiem tak, poświęciłabym się jak już to dla takiej Layli z Wings, która jest zajebista, niż dla Yennefer, to na pewno. Jakbym tutaj miała wybierać. No co, ja wiem, że tylko dla niektórych to może być głupie, że porównuję tutaj Wings do czarodziejek z Wiedźmina, ale co, raz na to, to są jedyne uniwersa, z których właśnie znam czarodziejki. Ja za trochę to będę porównywać, tym bardziej, że tak co mówiąc, to Yennefer trochę mi muzę wspomina, a Triss to w sumie taka Bloom, tyle że pod względem moralnym jest gorsza i no, gdybym miała wybrać którąś, to zdecydowanie Bloom. Bloom jest lepsza. Znaczy, Bloom jest lepsza jako osoba, Triss jest lepsza jako postać, bo jest bardziej głęboka od Bloom, no ale Bloom jest jako osoba lepsza i ogólnie wolałabym się zdecydowanie zadawać z Bloom. Bo Bloom lubię. No i w sumie też mogę ostatecznie powiedzieć, że też lubię ostatecznie, no. Bardzo się do Triss przekonałem, no ale... No ale jako osoba to Bloom jest lepsza. No ale z drugiej strony jako postać Triss jest lepsza, no. Więc tak samo dziewczyny remisują. Dobra, dawajcie mi te rzeczy, te skarby. No to jest co jest najwyraźniej chyba. O, no. Dobra, no to skarb obcałony. A no, my sprawy jesteśmy na miejscu, jeśli chodzi o naszych Nilfgaardczyków. I tutaj w sumie jest chyba jakieś zadanie poboczne będzie, tak mi się wydaje. Gdzieś właśnie w tych okolicach. Taką babcią i z taką patelnią jedną. I to chyba będzie nawiązanie do Talara w tym zadaniu. Mam nadzieję, że uda mi się to zadanie znaleźć. No bo póki co go nie widzę. Ale dobra. Jesteśmy na miejscu. No witam Nilfgaardczyków. Nilfgaardzki garnizon. Dobra. Ale do Nilfgaardczyków sobie pójdziemy w kolejnym odcinku. A ja sobie w międzyczasie mogę wam ewentualnie pokazać... tą księgę, a co na ten list właściwie od Zoniosa, który również znaleźliśmy. Tylko właśnie, to będzie w książkach. List poległego żołnierza. Gustaw jest sprawa. Wszedłem w posiadanie sporej ilości precjozów. Nie pyta jak, skromność nie pozwala mi przechwalać się bohaterskimi cnami, których dokonałem w walce o naszą unimułowaną ojczyznę. W każdym razie jest tego tyle, że za cholerę sam mnie udźwignę, więc wsadziłem wszystko do skrzyni i zakopałem na plaży tam pod klifem, na którym stoją dwie spalone katy. Chodziliśmy tam razem na raki, pamiętasz? Twoje zadanie jest takie, weź swoją kółkę, załaduj na nią łopatę i zajedź na plażę, ale tak, żeby nikt nie widział. Weźmiemy skarb, sprzedamy go w zinie i podzielimy się po połowie jak swagier ze swagrem. Do zobaczenia, pamiętaj nikomu, ani mrumru, Jochen. No, to chyba to z jego planu nie wyszło, biorąc pod uwagę to, że zginął ostatecznie. No dobra, no wiecie co? Jest to trochę odcinek w duże. Nie pójdziemy porozmawiać z tym ambasadorem, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ale możemy przynajmniej się... Możemy jeszcze przynajmniej zawitać w ich obozie. No witam, Nilfgaardczyków. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Tak, a co? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży, za bramą w prawo. A, proszę, wpuścili nas. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili.
Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Oczywiście. Do wieży. No dobra, Usida. A co to właściwie, to pójdę w kolejnym odcinku, ale to tak stanę do waszego obozu, wbija. Dobra, wiem, żeby tutaj niczego nie brać, bo od razu mnie zatkują, więc nie będę nawet o tym myśleć. Ale w sumie możemy jeszcze porozmawiać z zamiesznikiem. Chyba podać, to jest zamiesznik. No, kwatermistrz. Wiele nam w spiszach nie zostało, ale żołnierz też człowiek... Hasło? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczy? Owsem. Armii takich stawia się na szafocie. Tak groźne. A handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? A jak to będzie sprzedawanie? Jak tam nastroje w obozie? Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowit jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. No, może być tak, że nadejdzie jakaś trzecia siła, która wam zaskodzi. I co wtedy? A właśnie, chcesz coś kupić? Co jak nadejdzie jakaś trzecia tajemnicza siła, która zepsuje wam psyki i zarówno psygra Enkir, jak i Radowit? Nie pomyśleliście o tym, że ktoś trzeci może wykorzystać tą masą wojnę? No bo wiesz, jest takie przysłowie, że tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I może być ten ktoś trzeci faktycznie równie na tej waszej wojnie i ktoś trzeci może skorzystać z tej waszej wojny i samemu wygrać. Dobra, sprawdzimy może jego towar kiedy indziej w jakimś innym odcinku. Dobra, mamy już 47 minut, więc myślę, że to dobra pora, żeby wreszcie zakończyć ten odcinek z Wiedźminacy. No trochę myślę, że w tym odcinku zrobiliśmy i również cieszy mnie to, że udało mi się ten odcinek tak grać bez żadnych problemów. No bo za to ten questem, który był trochę problematyczny, ale ostatecznie udało mi się go wykonać. No a w kolejnym odcinku pójdziemy wreszcie porozmawiać z tym dowódcą tego garnizonu nidgackiego. Na chwilę obecną ja kończę, to będzie na tyle, na razie.